Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Streama, to jest kolejny odcinek symulowanej kariery Cheltenham. Mamy losowanie Ligi Mistrzów za sobą. Nas losowanie Ligi Mistrzów nie interesuje, za to Ligę Europy już jak najbardziej. Zobaczmy, z kim będziemy musieli się zmierzyć w przyszłym roku. Jeszcze nie znamy naszych rywali, okej. Wiemy, że z grupy oczywiście wyszliśmy w cuglach bez problemu, grając składem rezerwowym, ale właśnie, to był moment, w którym daliśmy możliwości grania wielu piłkarzom, którzy no nie łapią się do tej ligowej walki. I teraz pytanie, co zrobić? Bo powinniśmy się kogoś pozbyć. Mówię tutaj o wypożyczeniach. Na razie nie mam zamiaru nikogo sprzedawać, ale trzeba trochę ten skład uszczuplić, no bo za niedługo zaczną się problemy, zaczną się kwasy, bo zwyczajnie nie będzie miejsca na wszystkich i nie będziemy mieli aż takiego zadowolenia, jakie widzimy po naszych piłkarzach w tym momencie. Stołki. Na ten mecz wolałbym mieć Luisa jednak w podstawowym składzie. W środku pomocy zobaczymy także Fergusona na to spotkanie, aczkolwiek przyznam szczerze, boję się Manchesteru City, dlatego z tego powodu zagramy w ogóle naszym turbo defensywnym zestawieniem, które prezentuje się następująco i więcej zmian tutaj na razie przynajmniej nie przewiduję. Wiem, że irytowała Was ilość reklam na tym kanale, ale dziś jest ich zdecydowanie mniej, dzięki temu, że partnerem dzisiejszego odcinka jest footballteam.pl, darmowa gra przeglądarkowa, w której każdego dnia czeka na Ciebie potężna dawka piłkarskich emocji. Footballteam.pl założysz własny klub złożony z prawdziwych graczy, ale przede wszystkim samemu wcielisz się w swojego piłkarza, którego możesz trenować i udoskonalać, żeby zdobywać kolejne trofea. Przydać do tego mogą się na przykład przedmioty, które wypadają z paczek, a to zawsze jest fajna zabawa. Rejestrując się z linku, który znajdziesz w opisie, nie tylko wspierasz mój kanał, za co oczywiście bardzo dziękuję, ale przede wszystkim zdobywasz 200 punktów energii na start. Życzę więc powodzenia, jak najlepszego rozwoju zawodnika, no i dotarcia na sam szczyt Ligi Mistrzów. A teraz wracamy do odcinka. Jest oczywiście Sesynią, który odejdzie od nas ze startem nowego sezonu, a my... Znaczy nie ze startem nowego sezonu, tylko z otwarciem nowego okna transferowego i dla nas to nowe okno będzie też istotne ze względu na próbę sprowadzenia napastnika. Z tym, że próba sprowadzenia napastnika podstawowego dla nas wiązałaby się z permanentnym pozbyciem się jednego z podstawowych środkowych pomocników, bo teraz ci środkowi pomocnicy grają na SPO i ta pozycja nam wypadnie, czyli no w tym momencie już na pewno albo Holender, albo Ferguson będą musieli się pożegnać z zespołem, ale wydaje mi się, że zrobimy tak, że kupimy napastnika, Holendra po prostu wypożyczymy, na Ferguson zostanie, on może grać wszystkie pozycje, on jest nam cały czas potrzebny, a z tym co mamy, z tym co nam zostanie sobie poradzimy. Przypominam, że Hernandez raczej od nas odejdzie, bo chyba to było krótkie wypożyczenie, tam zrąbałem z tym wypożyczeniem z PSG, no ale każdemu może się zdarzyć. Takie YOLO było nas na to stać, więc nie ma problemu. Dobrze, tak więc słuchajcie, łatwo nie będzie, ale być może, oczywiście, że tak, mówimy tutaj o walce jednak z gigantycznym, naprawdę gigantycznym rywalem, więc to będzie bardzo ciężki mecz. No i zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy jak to będzie. To co bardzo istotne, Reece Nelson, były piłkarz Arsenalu, można tam płakać, że znowu próbuje byłego piłkarza Arsenalu ściągnąć, nie moja wina, że to jest skrzydłowy z genialnym potencjałem, zobaczcie jak ten potencjał procentuje tutaj, jest to drugi najlepszy strzelec ligi. Zobaczmy jak to wygląda jeśli chodzi o asystentów, tutaj jeśli chodzi o Cheltenham, pierwszy jest TVG z 4 kluczowymi dograniami, no ale pod nieobecność takiego zwykłego, prawdziwego napastnika, no Nelson jest tutaj najważniejszy i co ciekawe, dalej jest Stevie G z 5 trafieniami, a na przykład taki Greenwood nie strzela prawie w ogóle. Mam nadzieję, że cofnięcie go jednak mu trochę pomoże. No, zaryzykowaliśmy graniem bez tego podstawowego napadziora i to jakby, to nie jest problem, no, nie tracimy przez to myślę jakoś strasznie, ale na pewno chciałbym zyskać właśnie dodatkowego napastnika. Z Manchesterem City przegramy, coś czuję, a nie, jednak remisujemy i znowuż ten, na którego zdecydowałem się postawić jako wolnego zawodnika, się spłaca i to jest coś, co niezmiernie mnie cieszy. Za zaufanie dziękuję nam Susek, który grywa stosunkowo często, więc ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony. I co? Jesteśmy gotowi, słuchajcie, na kolejne spotkanie z Brighton. Brighton jest bardzo ciekawym zespołem w tej karierze, o czym myślę, że doskonale już wiecie, ponieważ tutaj czeka na nas w zespole MEF taki piłkarz jak chociażby Paul Pogba, więc naprawdę mają czym tam straszyć. Mimo wszystko my wybierzemy na to spotkanie troszkę bardziej ofensywny wariant z takimi bardziej naturalnymi bocznymi obrońcami. W środku pola tutaj zobaczymy Fergusona, z lewej strony chciałbym, żeby wystąpił Stokely, który od jakiegoś czasu staje się znowuż bardzo niezadowolony i to jest coś, co mnie martwi, bo to jest
No to jest nasz Hakimi, to jest gościu, któremu nie robi różnicy u nas, czy gra z prawej, czy z lewej strony. No jeszcze w przeciwieństwie do Marokańczyka nie może obsługiwać ofensywy, chociaż myślę, że jakby się uparł, to by mógł. Zobaczmy, słuchajcie, gramy z Brighton i ten mecz wygrywamy 1-2, strzela Kalu. Jeżeli to jest ten Kalu, to ma z 99 lat już w tej karierze. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to już teraz jest zawodnik nie najmłodszy, a mamy 2026 rok, jak na nasze realia tutaj. Okej, jesteśmy gotowi na treningi. Virgil oczywiście jest przeze mnie trenowany tylko i wyłącznie po to, żeby spowolnić ten proces naturalnego obumierania związanego z jego wiekiem, ale to jest coś, na co byliśmy gotowi. Jakby tutaj, biorąc tego piłkarza, byliśmy świadomi tego, jak to będzie wyglądało. W kolejnym meczu chciałby wystąpić nasz holenderski koleżka i może on się znaleźć w składzie. Zmieni tutaj Fergusona i nie mam z tym żadnego problemu, tak więc weźmy go sobie tutaj. Stołki wystąpi w tym spotkaniu na prawej stronie, z lewej zobaczymy Luisa, Tanganze da odpocząć Virgil van Dijk. Tak więc takie drobne zmiany, albo nawet wiecie co, jeszcze wprowadzimy jedną zmianę, a mianowicie Brin zagra zamiast Kaluma Hudsona-Odoja. Oczywiście Anglik wyląduje na ławce, ale to wszystko z tego powodu, że się po prostu boję odrobinę o... urazy, które mogą go spotkać, więc to jest coś, czego nie chciałbym widzieć. Dobra, tak więc słuchajcie, mamy to zrobione, więc zobaczmy, co mamy wyskautowane w globalnej sieci transferowej, jeśli chodzi o napastników. Czy jest tutaj może ktoś nowy, na kim warto by było zawiesić oko? No bo tutaj dawaliśmy znać, że właśnie napadziora potrzebujemy. Ja raczej dawałem znać, że mają być to młodzi napastnicy i takowych poznajdowało, ale nie są to najlepsi piłkarze, więc widzę, że brakuje nam teraz tej jednej wytycznej. Więc zrobimy tak, że my potrzebujemy piłkarza, tak, tą usuniemy wytyczną, tą usuniemy wytyczną, tą usuniemy wytyczną i chcę pozostać tylko z piłkarzem tutaj i chciałbym zedytować tę wytyczną. Może być dłuższy kontrakt, jeżeli będzie mu się kończył kontrakt, to spoko, jeżeli nie, to przeżyjemy. Wiek będzie dowolny, tylko klasa światowa nas interesuje. Chciałbym, żeby to był kontrakt. Poszukamy sobie po prostu samemu piłkarza na kontrakcie, a chcę, żeby to było w ten sposób, żebyśmy, bo możemy zapłacić, pieniądze, to nie jest problem, ale nie wykluczam, póki jesteśmy w Lidze Europy, do grania z tym, co mamy tu i rozpoczęcia Ligi Mistrzów z nowym nabytkiem, bo ja wierzę, że my będziemy mieli Ligę Mistrzów na przyszły sezon. Okej, skład jest naprawdę mocny na Brentford, tutaj nie wydaje mi się, żebyśmy mogli się pomylić i tak też się dzieje, wygrywamy 2-0, strzela znowu Nelson, strzela Stevie G, ale jak widzicie, Greenwoodowi ta szpica nie służy. Przydałby nam się napastnik na pół sezonu, to jest taka prawda. Zadowolony, że wystąpił jest nasz środkowy pomocnik, cieszy mnie jego szczęście i wszyscy jesteśmy tutaj naprawdę zadowoleni. A my, wydaje mi się, że powinniśmy w tym momencie wykorzystać to, co mamy, jeśli chodzi o hajs. I powinniśmy zobaczyć, jak wygląda też kwestia wynagrodzeń naszych piłkarzy. A mianowicie mamy tu już paru zawodników z długimi kontraktami. Może być ktoś, komu taki kontrakt się kończy. Aczkolwiek z tego, co widzę, no to tutaj nie ma nikogo, o kogo byłoby warto się starać. Dalej mamy już starszych piłkarzy. Jest na przykład Brin, ale ja jego kontraktu nie chcę ruszać ze względu na rolę w zespole. Tak samo nie chcę ruszać kontraktu Crowa. Tak samo nie mogę ruszyć kontraktu Suska. Ten kontrakt na razie niech sobie tutaj zostanie. Chociaż nie jest zadowolony ze swojego kontraktu. Zlećmy mu przedłużenie, słuchajcie, zlećmy mu przedłużenie. Może dostanie więcej pieniędzy, to nie będzie tak płakał. Zobaczmy, 60 tysięcy, cyk. I to mi się podoba. Nadal ma ważną rolę w składzie, więc rola w składzie mu się nie zmieniła. To przynajmniej tyle, więc nie ma problemu. Z tym panem po raz kolejny się rozstaniemy. Tanganga raczej jest zadowolony ze wszystkiego, więc super. Dalej mamy Fergusona, więc on niech sobie tu zostanie tak jak jest. Tu sobie zostajesz. Luis zostaje. Gabriel Martinelli ma ważną rolę i nie jest zły. To jest piękna sprawa. Kluczowy Callum Hudson-Odoi. Oni raczej wszyscy tutaj powinni być zadowoleni. Callum Hudson-Odoi nie jest zadowolony. To jest ciekawe i wyniki zawodnika, ale powiem szczerze, Callum na razie gra tak słabo, że ja nie mam ogromnej potrzeby dawania mu lepszego kontraktu, znaczy... No kurczę, no... Wolałbym chyba mieć tutaj nawet Sessegnona, nie? Znaczy ja zaproponuję mu przedłużenie, jeżeli on się zgodzi... To nie ma problemu, ale jeżeli się nie zgodzi, to ten 120 tysięcy, okej, zobaczmy. Dostał nowy kontrakt,
Jeżeli będzie zadowolony i będzie lepiej grał, to spoko. Jeżeli nie, to w takim razie będziemy gościa się pozbywali i tyle. Najwyżej podbiliśmy co najwyżej jego cenę, bo taka jest prawda, że po prostu dłuższy kontrakt sprawia, że będzie po prostu droższym piłkarzem. Tanganga, wbijał 87, no genialny zawodnik. Jestem naprawdę przeszczęśliwy, że my go mamy. I to nie jest żadne, wiecie, so FIFA i tak dalej. My go po prostu znaleźliśmy w grze tak generycznie i to mnie mega jara. Naprawdę, że mamy takiego zawodnika. No dobra, zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało. Trudne spotkania teraz przed nami, bo to jest cały czas trudny czas. Trudny czas w Premier League, bo to są oczywiście spotkania, jeśli chodzi o Boxing Day, więc to jest coś, czego już nie ma, nie będzie w Premier League. W tym roku będzie to ostatni raz, co jest dla mnie żałosne i strasznie żałuję, że tak to będzie wyglądało, bo ja uwielbiam ten czas w angielskiej piłce. No ale niestety teraz tego już nie będziemy mieli, więc cieszmy się przynajmniej tym, że pozostało nam to w grze i że nie mają tu wakacji piłkarze, a my musimy mieć zagwozdki co do żonglowania naszymi piłkarzami. Zobaczmy więc, jak to będzie wyglądało. Gramy Southampton, gramy na wyjeździe, skład niezwykle mocny, ale Soton też zadziwiająco silne, patrząc na ostatnie wyniki i z nami wygrywają, słuchajcie. I z nami wygrywają 2-1. W 87 minucie straciliśmy bramkę. No to jest naprawdę duży ból. No bo to może nas kosztować sporo, jeśli chodzi o pozycję w tabeli, bo przegania nas Southampton. No to jest ciekawa sprawa. Słuchajcie. My możemy też, jeśli chodzi o zarządzanie zespołem, tutaj być trochę fair w stosunku piłkarzy. I tutaj mamy tego naszego Ryana kochanego. Ja go bardzo lubię, ale uważam, że gościu powinien być wypożyczony do końca sezonu. Na krótkie wypożyczenie go damy i nie będzie problemu. Ciebie usuwamy z listy transferowej. Ciebie usuwamy. Tu u nas zostajesz. Ja chcę, żeby on u nas jednak został. Przekonałem się do tego gościa i wierzę, że to jest naprawdę istotny element naszej drużyny. Aczkolwiek wydaje mi się, że Liam Brim pójdzie na krótkie wypożyczenie do końca sezonu także, bo raczej nam tych miejsc powinno teraz starczyć w składzie. Jakoś się będziemy ewentualnie ratowali. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zrobić. No dobra, tak więc teraz czas na mecz z West Hamem, których rozgromiliśmy na ich stadionie. Ciekawy jestem, jak to będzie tym razem. Mamy raporty odnośnie juniorów, ale tutaj widzę, że raczej nie mamy do czynienia jak na razie z talentami pokroju Leo Messiego, niestety. Zobaczmy, co tutaj jest dalej. Comiesięczny raport, no niestety. No, może. Wartość za mała. Może. Okej, to jest... No nie może grać napastnika, to w ogóle nas nie interesuje, bo my szukamy napastnika, więc no niezbyt. Okej, ten wygląda nawet nieźle na tyle, żeby go może przehandlować potem, więc go sobie zostawmy. Niech tam też zarząd coś widzi, że się dzieje. Średnio mi się tu grało. Ale to jest hamowa. Skorzystasz na wypożyczeniu. A Holender w ogóle nic nie mówi na temat tego, że ma zostać wypożyczony. Ciekawe. Dobra, gramy teraz z West Hamem. Gramy u siebie i to jest mecz o tyle trudny, że potem gramy z Manchesterem United. Manchester United w tabeli teraz jest na miejscu 11. Ale nadal to jest Manchester United. West Ham jest dużo gorszym zespołem, grającym, walczącym o utrzymanie, co znaczy, że może być paradoksalnie trudniej, ale tutaj wyjdziemy składem bardziej rezerwowym mimo wszystko. Brina tu wykorzystamy, ale z prawej obrony jednak wolałbym tutaj widzieć Reece'a Jamesa, albo w sumie wiecie co, dajmy pożegnać się Sessegnonowi przed własną publicznością. Wydaje mi się, że i tak temu gościowi zawdzięczamy naprawdę dużo, więc damy mu się podpisać w tym ostatnim meczu. Dalej zostajemy sobie tutaj z tym i na ataku. Greenwooda nie możemy tam dać. Martinelli. Zaraz się okaże, ten Brin może być przydatny dla nas, szczerze. Jak tak patrzę na to, kogo tutaj musimy wrzucać. No dobra, ale jeszcze z obroną tylko zrobimy jedną zmianę, bo jednego z tych panów tutaj musimy wyekspediować gdzieś. Więc w sumie tak, ciebie damy sobie tutaj. Myślę, że bez feru... chociaż nie, no czemu jestem taki sentymentalny? Ty masz opaskę, więc spadaj, będzie szybciej. Virgil tu zagra. No i tyle. Tak więc w ten sposób, słuchajcie, zagramy. Damy odpocząć naprawdę wielu naszym piłkarzom. Mam nadzieję, że Virgil ich tam złapie za co trzeba i poprowadzi nas do zwycięstwa. No w fatalnej formie jest West Ham. No musimy odpoczywać z takimi zespołami. Wygrywamy 2-0. Super, strzela Crowe, strzela Ferguson. I to jest coś, co nam się podoba. Bez kontuzji żadnego istotnego piłkarza.
bo tam idziemy urazy, ale dopiero po stronie naszych rywali, więc możemy być naprawdę tutaj zadowoleni z tego, co widzieliśmy. No i zmierzamy do kolejnego meczu. Kolejnego meczu naprawdę niezwykle istotnego, bo wydaje mi się, że to będzie spotkanie na Old Trafford z Manchesterem United, więc naprawdę nie będzie łatwo. Jakby to zawsze jest Manchester, szczególnie w tych symulacjach. To jest niezwykle istotne, a mam ofertę wypożyczenia dla Brina z Borussii Dortmund, co jest naprawdę fajną opcją, dlatego znegocjujemy ją oczywiście tylko i wyłącznie do krótkiego czasu wypożyczenia. Nie wykluczam, że my sami spróbujemy wypożyczyć ewentualnie jakiegoś piłkarza, bo nie boli nas, jeżeli siedzi wypożyczony piłkarz. I tyle, jakby to jest często też rzecz, którą możemy zrobić, ale słuchajcie, to wy go chcecie, ja wam nie będę finansował tej zabawy. Borussio, bądźmy poważni, proszę. No i super. Więc to mamy zrobione. No i w takim razie Brin raczej bez większych problemów uda się tam na wypożyczenie. A my możemy na spokojnie przychodzić teraz do spotkania z Manchesterem United. Ale wziąłem konferencję prasową, a nie ma podstawowego składu tutaj. No to troszeczkę szkoda. Ale no miejmy nadzieję, że po prostu cały zespół będzie zmotywowany i tyle, że to aż takiego wpływu nie będzie miało, bo nie ma tu ani jednego pytania o poszczególnych zawodników, więc to jest fajne, bo nieważne kogo tutaj damy, jaki skład tutaj damy, to powinien być zadowolony. Ok, tak więc bierzemy sobie ten zespół, chyba nie ma tutaj żadnych zmian, które chciałbym dokonywać. Luisa tylko tu wpuścimy, bo Stołki zagrał w poprzednim spotkaniu, więc tutaj zobaczymy Luisa, Collins, Stevie G, Ferguson. Ok, więc tutaj już więcej nie zmieniamy, jesteśmy w takim razie gotowi na nadchodzący mecz. I cóż to będzie za spotkanie, cóż to będzie za widowisko, teatr marzeń. Dwa zwycięstwa, jedna porażka z Fulham, dosyć zaskakująca. Zobaczmy, jak będzie tym razem, coś czuję, że nas tu złoją. 2-2, ok, znowu Reece Nelson, dwa trafienia, słuchajcie, no niebywale sobie radzi. Ale ja chcę tylko zauważyć, znowu Callum Hudson-Odoi, nie strzelaj, to jest... No niepokojące, naprawdę niepokojące jest to, że ta wielka gwiazda, no właśnie, nie jest wielka w naszym zespole, że taki Reece Nelson wchodzi i robi to, co powinien robić Callum Hudson-Odoi. No ale dobra, mamy słuchajcie informacje o rynku transferowym, raport na temat McDonalda, no i koniec wypożyczenia tego zawodnika z Evertonu, który, no właśnie, nie wiem, no teraz na pewno musimy ściągnąć jakiegoś napadziora, no bo stanowczo nam się uszczupliła rotacja i w przypadku jakiejś kontuzji tutaj naprawdę będziemy mieli srogie problemy, więc o tym musimy myśleć. Damy tutaj zagrać Greenwoodowi w tym meczu, więc tu jedyny taki podstawowy zawodnik, tutaj sobie wskoczy Basia, czy nie wskoczy, gdzie jest ten nasz obrońca? A, wskoczył tu, dobra. Tu sobie zagra Susek w takim razie, bez większych problemów. Tutaj mamy Stokleya, Wilson oczywiście nie wystąpi, tutaj damy zagrać Lapenekowi. Tu wystąpi sobie Holender, Ferguson, Crow. Okej, okay, no tak to na razie będzie, słuchajcie, tak to na razie będzie. Brin coś jak w obecnej chwili nie jest wypożyczony, ciekawa sprawa. I Brina nie wypożyczymy. Teraz jak patrzę na to, to nie wiem, czy... Znaczy inaczej, jak to przejdzie, to go wypożyczymy, ale jak nie przejdzie wypożyczenie do Borussii, to raczej go nie będziemy wypuszczali. Gramy z Burnley u siebie, no to musi być zwycięstwo. No skład naprawdę wychodzi bardzo solidny na naszych rywali. No ale boję się o Greenwooda, naprawdę się boję o Greenwooda. Na szczęście strzela i nie jest kontuzjowany, bo naprawdę bałem się o to, że chłopaka tutaj zaczną kopać w tym ataku i że go stracimy, a to by było naprawdę niezwykle niewygodne dla nas, gdybyśmy w tym momencie musieli grać bez napastnika. No bo to naprawdę, słuchajcie, tutaj żyjemy na krawędzi, tu jest totalne jolo, jeśli o nas chodzi. Zobaczmy, kogo mamy na liście transferowej i czy tam może jest jakiś piłkarz, który nas potencjalnie interesuje. Jest Roberto Firmino, który na przyszły sezon byłby naprawdę ciekawą opcją, takiego wiecie, właśnie wzmocnienia, wejścia parę razy w sezonie, dodania na treningu też bardzo dużo od siebie. Więc to byłby na pewno ciekawy piłkarz, nad którym możemy się zastanowić. Paul Pogba stracił już 2 punkty oceny ogólnej w tym sezonie, ciekawe. Czy jest tutaj ktoś jeszcze? Pickford. Gdyby Pickford był na kontrakcie, to byśmy go brali, ale że nie jest, to nas to nie interesuje. Ustawmy sobie to pozycjami, będzie dużo łatwiej nam mieć to na radarze. Dalus jest możliwy do podpisania, ale my go nie potrzebujemy zupełnie. Jakby ten chłopak nas
w tym momencie absolutnie nie interesuje, więc możemy go nawet stąd usunąć. To jest bardzo ciekawy piłkarz, ale na razie go nie potrzebujemy. No tego tak samo, ale jego fajnie mieć tu ewentualnie jako zawodnika, który mógłby, wiecie, być dla nas interesujący jako jakiś zapchaj dziura czy coś. Harry Maguire to jest zawsze zawodnik, którego tutaj warto mieć. Więc no środkowych obrońców nie potrzebujemy. W tym momencie jakby to jest pozycja, którą mamy zabezpieczoną i tutaj jesteśmy bardzo szczęśliwi, jeśli chodzi o ten sektor boiska. Lewych obrońców tak samo nie potrzebujemy na razie. O, Zagare znalazł nowego pracodawcę. Środek pomocy w tym momencie nas nie interesuje, więc przejdźmy dalej. Oj. Ryan Sessegnon zwalnia. Znaczy, znowuż, słuchajcie, kończy mu się kontrakt. Znowuż kończy się kontrakt Sessegnonowi. My jesteśmy, po raz kolejny, słuchajcie, znowuż udowadniamy, że jesteśmy poważnym zespołem Ligi Angielskiej, że to już nie jest takie pitu-pitu, że to nie jest tak, że my się tutaj wczołgaliśmy przez przypadek, tylko my jesteśmy poważnym zespołem, mającym naprawdę poważne talenty po swojej stronie. Jeżeli byśmy ściągnęli Sessegnona, to rozważałbym go jako lewego obrońcę. Wtedy pożegnalibyśmy Luisa. Stokley by oczywiście został, bo to jest nasz człowiek. I byśmy naprawdę tu dysponowali taką angielską siłą rażenia. Mamy do wykorzystania zawsze tego jednego piłkarza na kontrakcie. Jesteśmy w stanie to zrobić. I wolę wykorzystać Stokleya, znaczy wolę wykorzystać to na Sessegnona niż na kogoś innego. No spójrzcie na to, jak on wygląda. Fenomenalnie. Na ten moment jeszcze potrzebujemy napastnika, ale napastnika możemy. Słuchajcie, sprzedaliśmy Lionettiego za gigantyczny hajs. Wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym możemy to zrobić. Zaproponujmy podpisanie, porozmawiajmy z zawodnikiem. Porozmawiajmy z tym zawodnikiem, zobaczmy, co go interesuje. Aczkolwiek musi być świadomy, że nie możemy mu dać gigantycznych pieniędzy, jakby, że to jest ten. Chce być ważny. Okej, spoko luz. Spoko luz. 4 lata, to nam się nie podoba. Chcemy 5 lat, bo to jest cały czas piłkarz w swoim prime, 26 lat, słuchajcie. I zobaczymy, czy możemy go podebrać Bayernowi. Wreszcie, słuchajcie, wreszcie to jest to, na co czekaliśmy, nie? Żeby zrobić ten transfer. To jest bardzo dobra oferta. Jeżeli się na to zgodzą, jakieś te okolice, super. To jest idealna oferta. Pamiętajcie, my sprzedaliśmy naszego napastnika za 140 milionów i ściągamy właśnie wielką gwiazdę. Ryan Sessegnon. Jego brat się z nim skontaktował. Powiedział, że to jest fajny klub. Niestety on przegrał konkurencję, ale on nie ma nam tego za złe, bo jakby jesteśmy zawodowcami, prawda? Więc tutaj bardzo na spokojnie nam się to... Weź nam go przeskautuj, ty. Weź nam go przeskautuj. Więc jakby tutaj się z nim rozstaliśmy w dobrych relacjach i dzięki temu jego brat do nas przychodzi. Dobra, patrzę na tych napastników, których tu mamy, ale wydaje mi się, że lepiej będzie to patrzeć na pojedynczych skautach. Zwykle nam się to łatwiej sprawdzało, więc tak. John Young, kogo ty tutaj masz? Napadziora nam daj. To jest Leo Messi oczywiście z Levante, ale no my nie chcemy Leo Messi. Ile Leo Messi? 1,66 m, super. Czyli fajny regen się zrobił. Taki autentyczny całkiem. Christian Kwame, były kolega klubowy Krzyśka Piątka, ale to no nie do końca nas interesuje. Munir, no też nie. No tutaj tych wszystkich panów już znam, więc tutaj no nie ma nikogo ciekawego. Zobaczmy, Marcus Baker, kogoś ty tutaj znalazł, jakiś środkowy obrońca ciekawy. Wygląda nieźle, niech tam go scout prześledzi, słuchajcie. Zawsze warto mieć tutaj taki gość, wiecie, poprześledzanych, żeby ten... dobra, i napastnik. 25-latek, to jest na pewno duży atut piłkarza Southampton. Jakby tutaj podchodzimy do... Dla tych piłkarzy jesteśmy na pewno awansem. To jest fajna rzecz. Ale przyznam szczerze, no wszyscy są już tutaj mocno leciwi, a my chcielibyśmy jednak gościa tak 26-7 lat, a tam mamy za 3, mamy 3 dyszki. Jest za Atalantę Arkadiusz Milik. Dobry byłby na ten sezon Milik, wiecie, jakby, ale no Atalanta nam go nie wypożyczy. Nie jestem tego pewny. Cox, kogo ty tam masz? Cox nam znalazł tego gościa. No zobaczymy tego gościa, 18 dni, więc jeszcze jest troszkę czasu. Nie ukrywam, że przychylam się do niego troszeczkę, bo jeżeli byłby facetem, którego możemy porozwijać jeszcze trochę, to naprawdę wygląda to nieźle. No poczekamy z tym napastnikiem. Nie chcę dokonywać żadnych pochopnych działań. Oczywiście możemy sięgać po piłkarza stopu jak Gabriel Jesus, ale no to jest troszeczkę takie oklepane, nie ukrywam. Plus
no na pewno uśmiecha mi się ten Edin Ketiah, bo chciałbym, żeby to był napastnik angielski, albo przynajmniej jakby z wysp. No i Eddie wydaje się być najlepszym tutaj wyborem, bo znamy go już dobrze, wiecie, przepatrzony przez nas. Olympique Lyon walczy tu o Stokleya, ale odrzucamy tą ofertę. Stokley u nas zostaje, za to w oknie transferowym, które będzie zaraz, będziemy sprzedawali Luisa. To jest ciekawy ruch, którego dokonamy raczej. Chyba że doczekamy z Luisem do zimy, znaczy do lata i to zrobimy, bo z drugiej strony myślę o tym, że Sessegnon może przepchać na prawą stronę Risa Nelsona, sam zagrać lewą stronę, a wypchać Kaluma Hudsona-Odoia z klubu, bo Kalum nie jest dobry. Jak bardzo chciałbym Kaluma, żeby był znakomity, tak Kalum nie jest dobry. Zwyczajnie, no nie radzi sobie. A my mamy ofertę wypożyczenia z Barcelony, naszego holenderskiego zawodnika. Teraz się zastanawiam, czy chcę to zrobić, przyznam szczerze. Bo my sobie bez niego poradzimy. No teraz będzie już luźny okres, wydaje mi się. Więc mam wrażenie, że możemy w tym momencie zdecydować się, żeby go wypożyczyć, żeby on się ogrywał. A to jest też Barcelona. Możemy porozmawiać. Porozmawiamy z Dumą Katalonii na ten temat, bo wydaje mi się, że możemy uszczuplić sobie ten skład, a jednego zawodnika co najwyżej ściągnąć do siebie na wypożyczenie. Bardziej doświadczonego w stylu Sadio Mane i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, moi drodzy, to wy go chcecie wypożyczyć, więc proporcje bym tutaj odwrócił. Fajnie, 50-50, ale ja chcę, żebyście wy przeważali w tym biznesie. Dziękuję. I to mi się opłaca, jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Nie żałuję tego wypożyczenia, bo uważam, że jakby teraz powinniśmy odrobinę uszczuplić tą kadrę i to jest dobry pomysł, jakby jestem przekonany co do tego. Bo dajemy tutaj gości, którzy teraz będą zadowoleni, że grają gdzie indziej, troszkę się ograją i będą szczęśliwi. I to jest to, na czym nam zależy. Swoją drogą Atal ładnie się rozwinął. No ale Atal nas nie interesuje. No musimy myśleć o napastniku. No i jest jeden, którego fajnie by było zobaczyć przynajmniej. Jakby... jestem ciekawy tego piłkarza. 29-letni już. Tammy Abraham. 85 oceny ogólnej. Więc nie jest jakiś wybitny. Jeśli chodzi o tą ocenę. Dopiero co w ogóle zmienił klub, mam wrażenie. Nie. Tak jest, dopiero co zmienił klub. Nie, Tammy Abraham nas nie interesuje. Więc tak naprawdę opcji z napastnikiem, no to Edin Ketiah cały czas wydaje się być najlepszą opcją z napastnikiem. Teraz jak o tym myślę. Bo jakby jego znamy i... No tylko, że on już chyba jest przy suficie swoich możliwości. Takie odnoszę wrażenie. Nie ma żadnych cech i to jest coś, co jest problematyczne. Bo te cechy często się przydają u tych napastników. Jakby w ogóle u tych zawodników. Ci z cechami przy tych symulacjach dają dużo więcej. Ale poczekajmy jeszcze na tamtego ukrytego napadziora, którego sobie tam znalazłem. Poczekajmy na niego, zobaczymy. Zawsze, słuchajcie, można pójść po Gabriela Jesusa czy kogoś w tym stylu. Crow nigdzie się nie rusza, słuchajcie, zdjąłem go z bloku transferowego, już się pojawiają oferty. Crow nigdzie się nie rusza w tym momencie. Jeszcze szukam gdzieś tam w głowie, gdzieś w zakamarkach jakiegoś piłkarza, który mógłby nas zainteresować, ale kurczę. No nie wiem, gram teraz z Bormu, gram u siebie, to musi być zwycięstwo. Skład jest gotowy i dobry, więc tutaj bez problemów. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, 3 porażki z rzędu mają, to będzie easy win naprawdę, 4-1. Strzelają nasi napastnicy, a w zasadzie nasi zawodnicy ofensywni, więc to mnie bardzo cieszy. I zobaczmy, co tam czeka nas w biurze, jeśli... Spokojnie, Virgil, spokojnie, nadal masz miejsce w składzie, w ogóle nie bój żaby. Prognozy nie są obiecujące, okej, został wypożyczony, fajnie. No nie dziwię się, że zgodził się na wypożyczenie do Barcelonki, no kto by się nie zgodził na takie wypożyczenie. Ja w tym momencie chętnie bym wypożyczył albo do nas Sadio Mane, albo Riada Mahreza, żeby mieć jednego takiego doświadczonego piłkarza na ten jeden, dosłownie dwa mecze, który będzie znał swoje miejsce, którego już który też zna klub, więc wydaje mi się, że to by miało ręce i nogi. Zobaczmy. My, ach... Wydaje mi się, że Mahreza mieliśmy tu wypożyczonego, ale może sobie jakoś to ubzdurałem. Niestety, on kończy karierę, więc nara. Więc zobaczmy, czy Sadio jesteśmy w stanie wypożyczyć. Sadio Mane, 34 lata, PSG cały czas też kończy karierę.
No kurczę, gość, chce człowiek wypożyczyć jakiegoś dziadka i się nie da. Zobaczmy w Premier League, kto tutaj jest powyżej 30, kogo mógłbym sobie ściągnąć. Jestem ciekawy, czy są jacyś tacy piłkarze, których chętnie bym u nas zobaczył. No Dawid Alaba niestety nie, no bo zupełnie to nie jest pozycja, która nam się przyda. Thiemu Bakayoko tak samo nie jest nam potrzebny. Balde Keita jeszcze jest za młody, bo jest po prostu za dobry. Czy jest tu jeszcze ktoś ciekawy? Zobaczmy sobie ofensywą, no bo szukam ofensywnych, więc w sumie ma to sens, żebym tak zobaczył. Jakieś duże nazwisko. No jest Mauro Icardi. Jego mamy na tej naszej liście, ale wątpię, żebyśmy byli w stanie go wypożyczyć do nas. No wątpię, żeby wypożyczyć chciał Tottenham swojego najlepszego zawodnika w historii. Tutaj nie wypożyczymy, tutaj nie wypożyczymy. Swoją drogą nie rozwijał się tak Anthony Martial, jak można byłoby się spodziewać. Więc to jest ciekawe. No i tego gościa nie ruszymy nawet na wypożyczenie, bo ma za krótki kontrakt. Okej. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, czy uda nam się wypożyczyć któregoś z tych piłkarzy, których tutaj mamy. Bo na taki krótki czas wydaje mi się, że to by była fajna opcja. Oczywiście Harry Kane nie ma takiej możliwości. Mauro nie ma takiej możliwości. Bobby Firmino nie będzie takiej możliwości. Ustawmy sobie to pozycjami oczywiście, bo mi się to musiało zresetować. I na górze kogo tam będziemy mieli jeszcze, słuchajcie. SN. LS-a jeszcze jakiegoś tam chyba miałem, prawda? No nie, tego gościa znamy, jego nam nie wypożyczył. No zawsze można by było zrobić taki, wiecie, szybki skok po takiego Icardiego. Bo to będą małe pieniądze. Straszny zawodnik, jeśli chodzi o, wiecie, styl bycia, ale no mógłby nam się przydać na tą ławę. Taki Mauro Icardi mógłby nam się przydać. Nie wiem, jak on by się odnalazł w tym składzie, jeśli chodzi o, wiecie, styl bycia i o, ale tu zna już raczej język. Wiecie co? Spróbujmy kupić takiego Mauro za małe pieniądze. Poniżej dyszki chcę go kupić, żeby mieć na wszelki wypadek zaklepany ten środek, znaczy ten zaklepaną tą ten napad. I mieć święty spokój tutaj. Zobaczmy, co nam powiedzą. 10 milionów. No, bo to już jest, wiecie, koniec kariery Icardiego, nie? Jakby 10 milionów to jest transfer. Nawet za duży. Mam jeszcze tydzień. Spokojnie, koza. Bo jak widzisz, znowuż piłkarza, to się rzucasz. Ochłoń. Kogo kupimy? Dowiecie się jutro. O 6 rano. Na razie. Piona.